risen. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen. I na sam początek chciałem serdecznie podziękować użytkownikowi Karol Gothic, dlatego że dał mi on namiary na specjalnego moda, który zmienia czcionkę w tej grze. I w ten sposób myślę, że wszystko będzie teraz dla was bardziej czytelne. Czcionka jest teraz o niebo lepsza, dużo bardziej czytelna. I mam nadzieję, że będziecie właśnie mogli wszystko bezproblemowo rozczytać, nawet na niższej jakości filmu. Zaraz wam to zresztą pokażę. Już teraz macie taką próbkę. Myślę, że widać, że jest to bardziej czytelne. Czcionka jest nieco bardziej pogrubiona i poszczególne litery nie stoją tak już blisko siebie. I mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na komfort oglądania serii. Także jeszcze raz dziękuję użytkownikowi Karol Gothic za wzmiankę. Ja wam jeszcze dam w opisie linka do tego moda, jeśli byście chcieli sami go sobie ściągnąć. A tymczasem pogadajmy z Paliasem i automatycznie też zobaczycie, jak czcionka wygląda. I've advanced my training. Good. Training is vital. I have here a list. This list names all those who has permission to leave the monastery recently. That will be a great help. Good. Then continue your investigation. No i co? Chyba czcionka lepsza, co? Właśnie tak uważam, że teraz dużo lepiej wszystko widać. Więc jest to jak najbardziej na plus. I cóż, zostawiając kwestię czcionki, zerknijmy sobie na listę, którą otrzymaliśmy od Paliasa. I musimy z tymi postaciami pogadać. One mogą coś wiedzieć na temat zabójstwa. To najpierw pójdźmy może... Chyba najbliżej jest Tucker, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam przynajmniej. On był tutaj, zdaje się. Tak jest, więc pogadajmy z nim. What can you tell me about Hemlar? Hemlar? Never got to know him. He's been here longer than us, so he didn't talk to new recruits. You must know something about him. Well, he spent a lot of time with Harlock in the kitchen. And? Harlock isn't the sort that talks much. But apparently the two of them had things to talk about. But you'll have to ask Harlock what it was. A więc po raz kolejny przewija się tutaj Harlock. Dobra, jest jeszcze też Carlsen, z którym mam pogadać. Did you know Hemlar? Of course. This is a small place. Not knowing someone is damn difficult. Did you have much to do with him? No. He just got his staff and what? Well, now and again he sold people some Brugelweed. Everyone knew what he did. It was the monastery's worst kept secret. Okej, to zawsze to jakieś dodatkowe wiadomości, chociaż już słyszeliśmy o tym wcześniej. Tutaj mam standardowe kwestie, które wcześniej już miałem do wyboru. Dobra, kogo my tam jeszcze mamy na tej liście? Carlsen i Tucker już przepytani. Jeszcze pójdźmy do Harlocka. Kaspar jeszcze na pewno i Taylor. Enzo i Asha nie znam, więc podejrzewam, że oni są w górnej części wulkanicznej twierdzy. Dobra, idziemy najpierw do Kaspara w takim razie. Palace gave me a list of everyone who can leave the monastery. Let's have a look then. One of these people must have been Hemlar's partner. I don't know. Could be any one of them. You'll have to get them on their own, see what they know. Enzo and Ash are in the upper area of the monastery during the day, though. You're going to have to wait until nightfall to talk to them. That's when they return to their chambers. Unless you manage to finish basic training, then you'll get access to the upper monastery. Okej, ponieważ już ukończyliśmy podstawowe szkolenie, to możemy tam pójść, więc tak też zrobimy później. What about you? You're on the list. You think I'd risk getting caught doing that? You stick out and cause trouble here, you get sent to the ruins. You could be lying. Yeah, but I ain't. Come on, would I be helping you if I was? You can keep questioning me, but you'll be wasting your time. No to na razie ci damy spokój w takim razie.
To teraz pójdźmy jeszcze do kucharza w takim razie. Konkretnie do Harlocka. Keep your hands where I can see them. Tucker says you talked with Hemlar quite often. He came here a lot, yes. He liked good food. Good food? Yep, if you want to know. We talked about cooking. Stews, soups, pastry, meat. Hemlar wanted to be a chef. You expect me to believe you were exchanging recipes? Believe what you like. O, Harlock ciągle coś ukrywa przed nami. Ale podejrzewam, że tylko podpucha jest taka ze strony twórców. Tak naprawdę on nie jest wcale zabójcą. Dobra, i tu jest jeszcze Taylor. What do you know about Hemlar? Hemlar? Grumpy git. Always sneaking about. You didn't like him? Most of us who bought from Hemlar didn't like him. Just what he sold. Dealing with Hemlar was just a necessary evil. What did he sell? Brugelweed. Smokes. Inflated prices though. He knew it was hard to get in here. You seem annoyed. Well, he went and got himself murdered, didn't he? So now no Hemlar and no Brugel either. No tak. Dobra, zerknijmy. Chyba już tylko tam tych dwóch nam zostało. Kaspar Taylor, Harlock, Tucker, Carlsen. Tak jest, czyli jeszcze tylko Enzo i Ash nam został. To oni są na górze, więc wejdźmy w końcu po raz pierwszy tutaj. Halt. Stranger. I've finished my training. I have permission. Then you can enter the upper area of the monastery. Bardzo się cieszę. Zerknijmy na początek, co jest tutaj. Wow, fajnie to wszystko wygląda z góry. I co ciekawe, w tych wszystkich miejscach możemy się jeszcze znaleźć. Naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Z tego, co widzę, to jest tutaj pusto. Nic ciekawego. No dobrze, w takim razie wracamy. Nie wszędzie musi być coś do znalezienia przecież. Tutaj chyba też nic nie ma. No nic, w takim razie idziemy tędy. O, jest i Enzo. Kolejna postać. A recruit who knows the value of both the spell and the staff. And who are you? My name is Enzo. I too am a seeker of knowledge. Found any yet? Indeed. The books are very illuminating. You will learn much from them. Books, knowledge. I'll remember that. And I also advise you not to try entering the Holy Hall if you do not have permission. Why? You see those guards? Well, their fists are what you get if you're lucky. If you're not, you'll get that and punishment detail. I strayed and now I must sweep the floors instead of studying. Well, maybe you'll find enlightenment in that. You think so? Really? Then I must devote myself harder to it. Chyba nie wyczuł ironii. Dobra, to zapytajmy się go w takim razie o Hemlara. Do you know much about Hemlar? I believe he is one of the recruits. He once tried to sell me some Brugel, but I did not wish to receive enlightenment that way. Cóż, wiele nam nie powiedział. To jeszcze spróbujmy go okraść w takim razie. Hey, got a smoke to spare? I don't touch that stuff. Rot your brain. Co ty and the tutaj brain masz? Is all you have, whatever you do. Your body will fail you, but the brain won't. A, weźmy gęsie pióro. Tam 7 sztuk złota było, to strasznie mało. I nawet zadanie wykonałem jakieś, nawet nie wiem jakie. Być może miałem komuś zanieść. Gęsie pióro jest potrzebne do stołu runicznego. Jeszcze takiego nie miałem, więc spróbowałem i wziąłem sobie je. Co my tutaj mamy? Klucz do magazynu. I jest Cyrus. Albo Cyrus, jak to woli. Pogadamy z nim? Niech będzie. You! Yes, you. I've got a job for you. Tell Severin to send the next delivery. Got that? Severin? Who's he? Severin runs the artifact collection camp at a place known as Tilda's Farm. It's on the way from here to Harbour Town. Tell Severin to send the next batch of crates up here. I'll find Severin. If Severin has identified any special artifacts, he should give them to you. You bring them to me immediately. Zdaje się, że ja go spotykałem po drodze. Albo mi się tylko wydaje.
to w przyszłości może wykonamy to zadanie. What is it you do here? I am in charge of the artifacts. I see everything our recruits bring out of the ruins. Everything. These are the key. The key to finding out why the ruins rose up from nowhere, to explaining the storms. It's important work. Any magical items must be brought here. They must be processed. And if I go, will you give me a magical item? No. Not even a little one? Why should I give something to you? You've done nothing for me. What's in those chests? Silver and gold, jewelry, junk. Nothing significant. Can I have some of the gold and silver junk? No, it belongs to the Order. There are those who value junk, and we may need to bend such superficial greed to our purpose. Yes, we couldn't have anyone's superficial greed being satisfied without authorization. No tak. Could we make a deal? A deal? Finish your tests first. You are too easily distracted from them. Will Severin just give me these objects? Why shouldn't he? He doesn't know who I am. Perhaps you want a password to give him. The blackbird sang gently in the night. Beware a squirrel in your underrobes, something like that. That might work. Right. Tell him this. If you don't send the artifacts, I'll rip your head off. How about that? That sounds clear enough. I can't leave the monastery. Well, you better make sure you can. No właśnie, w tej sprawie musieliśmy pójść do mistrza Ignatiusa. Okej, możemy teraz wziąć klucze, co? Bardzo ładnie. Wejdźmy sobie tymczasem na górę, zobaczmy co tutaj jest. Ale niestety z tego co widzę, to nic tutaj nie ma. No dobra. Idzie strażnik. Ja sobie stąd wyjdę na razie, niech on wejdzie tam na górę. A ja zejdę tutaj. To jest ten magazyn, zdaje się. Dobra, nic nie widzi, więc możemy wejść. Otwórzmy kufer. O, całkiem sporo rzeczy. Niezbyt cennych rzeczy, ale zawsze. Dobra, możemy zejść jeszcze niżej. I jest kolejny kufer. Trochę złota. Jest też gruda złota. Jakiś zwój. Także przydało się tutaj zejść. I proszę bardzo, kolejny kufer. Nie mogę narzekać. Jeszcze więcej złota. Kolejny zwój. Kolejna gruda złota. I do tego jeszcze mikstury leczenia. Także... bierzemy oczywiście wszystko. Jest tutaj coś jeszcze? Chyba już nic. Tak jest. No dobrze. W takim razie wracamy na górę, co? A może przybiegnę? Chyba nikt mnie nie złapie. No dobra. Udało się. Tak więc wyjdźmy stąd i kontynuujmy poszukiwania. Ja tutaj zerknę, czy jest jeszcze jedna osoba, którą chcę, ale nie, nie ma jej. O, jest i Ignatius. Pogadamy z nim? To pogadajmy. I am Master Ignatius. And you are... you have completed your basic training. But there are still challenges ahead of you. Does that mean you want to set me a test? It means I wish to show you something. Okej. W takim razie idźmy za nim. O, mogę go teraz się zapytać, czy zostanie otwarta główna brama. Here to find out about the main gate. I need to know when it will be opened. I heard you're in charge of it. Plain speech is useful, but some may consider it rude. No matter. Master Pallas will open the gate for you. O, czyli już mogę opuścić wulkaniczną twierdzę. Too risky. Nie mogę go okraść, więc idziemy dalej za nim. A więc mogę wulkaniczną twierdzę już opuścić, więc w którymś z pierwszych odcinków
udamy się w końcu na obóz bandytów, czyli na bagna. I tam zobaczymy, co będzie ciekawego. O, proszę, jest i aż. Dobra, pogadam z tobą później. Tak więc w przyszłych odcinkach pójdziemy sobie do obozu bandytów i tam powypełniamy jeszcze trochę zadań, żeby zdobyć trochę doświadczenia. Co mam tutaj zrobić? What plans do you have for me? This is the library. These books contain much wisdom. Once you have read these books and learned the ritual that opens the door to the convocation, then we will talk again. Okej, czyli mam wszystko przeczytać, tak? Zerknę jeszcze tylko. Przeczytaj wszystkie książki w bibliotece, aby przejść próbę. No dobra, to zabierzmy się. Here, about scrolls and ingredients. Preparing a telekinesis scroll requires wing dust. Dobra. Mogę ten kufer sprawdzić? Nie tak. Damn. No i też nie tak. It worked. Dobra, udało się. A niewiele złota. Dobra. Czytamy kolejne księgi. This text is about magic spells. O, i trochę mądrości dostałem przy okazji. Hey, recruit. What are you doing here? I'm looking for a book. Any book in particular? It's called Wisdom in Combat. The monastery is supposed to have a copy. You like reading? Yes, I read a lot. And write a lot. You write books? Books, no. Scrolls. I make sure the order always has enough healing scrolls. I spend most of my time doing that, actually. In the writing chamber. Oh. And I also train and practice with the crossbow. The crossbow? We don't use them in warfare. But the truth is, I'm damn good at it. And I enjoy it. Are you good enough to train me? You don't hold back, do you? But yes, I can train you. Okej, ale zapytajmy się, czy możemy tę książkę przejrzeć? Przecież musimy to zrobić. Would you mind if I looked at that book? By all means. I need to rest my eyes in any case. Okej. What can you teach me? Czyli on mi może nauczyć siły, a także kuszy, umiejętności strzelania z kuszy. Tu jest mały błąd, bo powinno być siła plus 5, ale nieważne. Dobra, przeczytajmy książkę. There's something here about magic. Okej, znowu mądrość podwyższona. Nie jestem magiem, więc to nie jest aż takie ważne dla mnie, no ale cóż. Nie będę narzekał. Tutaj nie przejdę, tak? Czy... A, jednak. To mi wyglądało podejrzanie właśnie. Mogę tu wejść bez problemu raczej. Dobra, jest tutaj już dość ciemno, więc wyjmę pochodnie, żebyście lepiej widzieli. Ciekaw jestem, czy tu mogę wchodzić. Okej, kolejny zamek. O proszę, a to co to za kryształ? Zwój na słabe leczenie magiczne. Nic z tym kryształem nie zrobię. Tu jest jakiś klucz. Kolejna książka. Dobra, znowu mądrość podwyższona. Jak ja stoję z tymi punktami? Sporo mi się podwyższyło. Bardzo fajnie. Wow, słyszeliście to? This crystal is radiating some sort of a strange force. Tutaj nie otworzę tego chyba. No raczej nie. How do you write scrolls? Stół runiczny. Ja jestem ciekaw tych przełączników na górze. Zdaje się, że mogę je otwierać telekinezą, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale teraz nie będę tego używał. Zobaczę, czy wystarczy, że przejdę tylko się po tych pokojach, poszczególnych pomieszczeniach. Dobra, kolejna książka.
Muszę uważać, żeby przypadkiem niczego nie pominąć. Okej, tego nie otworzę. Tu jest jakaś książka. Być może jest to książka, której poszukiwała tamta osoba. O magii runicznej. To chyba ta. Co my tutaj mamy? Dość spore labirynty, co? Mam nadzieję, że nie muszę tutaj siadać, żeby tą książkę obejrzeć. No raczej nie. Kolejne trzęsienie ziemi, kurczę. Tutaj zamknięte. Otwieramy kufer. Tajemniczo wyglądają te pomieszczenia. O, kolejne zwoje. Przyda się. Kryształowa kula telekinezy. Jestem ciekaw, czy mogę ją dotknąć. O, i mogę teraz użyć telekinezy. Bardzo ładnie. Dobra, już nie mogę. Ale w takim razie spróbuję przełącznika tamtego. O, tutaj jest. A więc jest tak, jak myślałem. Mogę używać tych przełączników przy użyciu telekinezy. Telekinesis. The power of thought can move matter, allowing a mage to move objects towards them from a great distance. Switches and levers which are far away can also be activated. That's something to know. Okej, właśnie się dowiedziałem tego, co już wiem. Dobra, czyli tu było... Aha, dobra. To tutaj jest jeszcze jeden przełącznik. Więc znowu dotknijmy tej kuli. Dlatego, że nie będziemy marnować zwoju, bo jakiś tam zwój mam, telekinezy. Ale tutaj możemy mieć za darmo. Ajajaj, tutaj nie użyję chyba, co? Jeszcze raz spróbuję. Jakbym tak w samych drzwiach spróbował, ale wątpię. Nie. Niestety nie. Dobra. Podejrzewam, że przez ten kryształ to nie działa. Dobra, w takim razie idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest jeszcze. Kolejne drzwi. Jestem ciekaw, czy tu coś na mnie nie wyskoczy przypadkiem. Tutaj nie mogę tego otworzyć, nie. Myślałem, że może jest jakiś przełącznik tajemniczy. O, proszę. Mógł unosić się w powietrzu. Podejrzewam, że... Ajajajajaj. O mały włos, abym spadł. Ale właśnie to muszę zrobić. Podejrzewam, że muszę tam zejść, korzystając z tej kryształowej kuli lewitacji. Ale na razie jeszcze tutaj przeszukajmy. Ajajaj. Kurczę, też nie tak. Dobra, teraz się udało. Czytajmy książkę. The mage places himself in a floating state. He moves only with the power of his mind. As long as he concentrates, heights can also be overcome. However, this requires more concentration. Dobra, to już wiem. Tutaj nic nie ma. Idziemy jeszcze tutaj na razie. Jest stół alchemiczny. I chyba nic poza tym. Dobra, tutaj jest zeskoczenie w dół, więc nie będziemy tego robić oczywiście. Okej, w takim razie sprawdźmy, co jest tutaj w tym dole. Na wszelki wypadek zapiszę. Okej, zobaczymy. Co my tutaj mamy? Dobra, w takim razie wylądujmy może na razie. Mam nadzieję, że stąd wyjdę. Kolejną pochodnię wyjmiemy. Okej, jest kolejny pulpit.
Kurczę, żebym czegoś nie pominął, naprawdę, bo tu jest strasznie dużo tego. Oho, cięższy zamek, co? Aj, też nie tak. Też nie tak, kurczę. Kurczę. Jeszcze raz. Dobra, udało się. Ile ja mam jeszcze wytrychów? 37, jeszcze sporo. Trzeba kupić też na zapas więcej, bo w razie czego, żeby mi się nie zmarnowały. Kolejna książka. Kryształowa kula otwierania. O, to mi otworzy zamek, tak? Any mechanical lock can be opened by the will of the mage, regardless of how complicated they are. O, to jest ciekawy czar. Nie muszę mieć trzeciego poziomu otwierania zamków, bo mogę takie zamki wtedy otworzyć magią. O, proszę bardzo, drzwi otwarte. Czyli to taki mały trening, krótko mówiąc. Dzięki temu dowiadujemy się o działaniu niektórych czarów. Dobra, zaczekajcie. Tutaj jestem z powrotem. Tutaj już byłem, tak? Tak jest. Tą książkę chyba czytałem, ale... A, jednak nie. Warto było sprawdzić. Dobra. Przeszukajmy kolejne. Kurczę, naprawdę dużo mądrości sobie podwyższa. This text is about magic spells. Chociaż mi to nie jest zbytnio potrzebne, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli nie jestem magiem. Zresztą pisaliście mi o tym w komentarzach też. Okej. Okay. Dobra, jest tu jeszcze jakaś książka czy nie? Są jeszcze. Dobra. To przeczytajmy te dwie jeszcze. This text is about magic spells. Tutaj jeszcze jedna. Interesting. Okej. To możemy otwierać? Raczej nie. Tutaj te przejścia zablokowane zostawiamy w spokoju. A jednak to mogę, dobra. Warto było sprawdzić. I otworzyłem to przejście. Wow, jest szkielet. A to ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Zobaczymy, czy jest silny. A, jednak nie. Myślałem, że jest trudniejszy do pokonania. Więc pierwsze starcie ze szkieletem w tej grze. O, proszę, 100 doświadczenia. Zardzewiały miecz. Przeszukajmy go. Okej. Otwórzmy kufer. Yes. Telekineza, kolejne wytrychy. Kryształ pocisków. Ciekawe. No i dobra, mamy kolejne dwie książki. Interesting. There's something here about dobra. To już czytałem, tak? Tak jest. Już chyba nie muszę tego drugi raz ruszać. O, nic się nie stało. Jeszcze upewnię się, czy tutaj nie mogę. Ale nie. Naciskam i nic się nie dzieje. Tak więc mam nadzieję, że nic nie mogę jednak zrobić. Dobra. Tutaj czytałem książki, więc wejdźmy teraz tutaj. Nie mogę tu wejść. Powiem wam. Aha. Jest zablokowane. No, ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Na razie wejdziemy tutaj w takim razie. Ale tu już byłem. Jestem ciekaw, czy to są wszystkie książki już, jakie przeczytałem. Czy potrzebuję jeszcze jakichś? Czy już jednak przeczytałem wszystkie? Mogłem, kurczę, coś ominąć. Tak więc wyjdźmy stąd i pójdziemy znowu do mistrza Ignatiusa i sprawdzimy zwyczajnie, czy już wszystko zrobiliśmy.
A ta książka? Nothing here worth my time. Nie, to już używałem. That's impossible. To jest zamknięte, tak? Chyba, że jeszcze mogę użyć tej mocy otwierania zamku właśnie tam. Dobra, sprawdźmy to. Podejrzewam, że jak wyjdę z tego pomieszczenia, to nie będę już mógł użyć. Kurczę, którędy? Tędy? Nie. A może jednak? Spróbujmy. A widzicie, jednak się udało. Tylko, że tutaj chyba nic ciekawego akurat nie ma. Niestety. Tam jest jakiś mały otwór. Tak jakbym się mógł tam dostać. Dobra, w każdym razie wracamy się na razie. Zobaczymy, co nam powie mistrz Ignatius. Tymczasem pogadajmy jeszcze tutaj z Rufusem. A jednak nie mam jego książki chyba. No cóż. Dobra, gdzie jest Ignatius? Szukajmy go. A dobra, pogadajmy jeszcze z Ashem szybko. Did you know Hemla? Not really. He was a friend of Harlech's. If Harlech has friends, that is. Why shouldn't Harlech have friends? He's a pirate. I heard he was once cook on the Eleanor. Cook, dishwasher, and onboard psychopath. He's utterly evil. A killer who doesn't care. But he got on with Hemla. Even killers don't kill everyone. Suppose even they need friends. What's the Eleanor? The Eleanor's a ship. She belongs to the worst pirate on the Nine Oceans. Captain Gregorius Emmanuel Steelbeard. Steelbeard? Can you tell me about him? Anything other than his name? Yes. Stay out of his way. They say he was seen in Harbour Town not long ago. Who knows what he was doing? Right. How are you doing with your studies? Some days I don't think I'm going to complete my studies. Not even if I manage to live to 100. Okej, okradliśmy go. Kolejna wzmianka przy okazji się pojawiła o stalowobrodym. Tutaj są jakieś roślinki, więc je sobie wezmę. A tymczasem poszukajmy Ignatiusa. On tutaj powinien być. O kurczę, nie ma go? A nie, to on tutaj, dobra. Okej, jednak wszystkie książki przeczytałem, bardzo dobrze. I've read all the books. Yes, I see the truth in your eyes. You have gained the knowledge you seek, but there is one more step. To join the convocation, you must first obtain a crystal. Okej, o jaki kryształ chodzi? What sort of crystal? For now, a fire crystal should suffice. I sent the novice Nathan to the ruins outside the monastery with just such a crystal. However, he has not returned. Find him, and you will find the crystal. So Nathan went to these ruins with a powerful magical crystal and disappeared. And you want me to go into these ruins without a crystal? Precisely. Well, I'm glad we got that clear. No nie ma łatwo. I have some questions. Questions are food for the mind. What can you teach me about scrolls? Scrolls are a way of binding magic. Anyone can use them, but once they have been incanted, the scroll loses its properties and reverts to mere paper. If you wish to know more, talk to Master Illuma. Can you tell me about the power of crystals? Crystal magic is the oldest form of magic. It is highly developed. What can you tell me about runes? Runes? Runes are a versatile form of sorcery. The knowledge of how to create runes has been lost, but we can still use them if we open up our spirit. Is there nothing else you can tell me about runes? First, you must acquire a crystal and learn to master it. We shall deal with runes later. Okej, czyli otrzymaliśmy kolejne zadanie. Wykonaliśmy próbę mistrza Ignatiusa. I na tym odcinek zakończymy. Tym razem był nieco dłuższy, jak zauważyliście.
Tymczasem dziękuję wam wszystkim za uwagę i usłyszymy się następnym razem. Cześć!